Krótko tylko. Panie marszałku, przepraszam bardzo, ale nie mam pewnej satysfakcji z pana odpowiedzi. Ja czarno widzę złożenie skargi nadzwyczajnej. W związku z tym mam do pana prośbę, czy może pan mi wskazać, czy pomóc, jeżeli ja napiszę, żeby moja skarga nadzwyczajna trafiła do sądu. Bo ja to czarno widzę. Bo to jest... Dobrze, tutaj są osoby. Proszę. Nazywam się Krzysztof Misiak. Panie marszałku, szanowni państwo parlamentarzyści. Przyjechaliście dzisiaj po to, aby słuchać ludzi, słuchać Polaków. Uważam, że dzisiaj nie powinno zabraknąć głosu obrońców życia. Ja jestem jednym z nich. Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w parlamencie, w rządzie, że jest taki opór, żeby nie bronić tego życia. Dlatego pytanie moje jest konkretne. Kiedy zostanie podjęta ustawa o ochronie życia dzieci nienarodzonych od poczęcia do naturalnej śmierci? Dziękuję. Dzień dobry. Ja chciałam wykorzystać tę sytuację, że przyszłam na to spotkanie i prosić, żeby to się nie tylko obyło na pięknych słowach i pięknej mowie z ust pana pana marszałka, tylko żebyście państwo zapisywali te nasze problemy, tak jak mówicie, jak mówił pan prezes, i potem brali to pod uwagę. Bo w Tomaszowie, jak i w wielu miastach, jest mnóstwo osób, mnóstwo obywateli, którzy nie mają, nie korzystają z tego, co teraz jest takie dobre, ta dobra zmiana. Ani nie mają wyższych pensji, bo są rencistami, mają najniższe renty i emerytury. I proszę o nich pomyśleć. I jeszcze jedna rzecz. Wykorzystam, że też tu jestem, jest pan prezydent naszego miasta. Bądźcie państwo dla nas, naprawdę, bo ja starałam się kilka miesięcy dostać do pana prezydenta i nie udało mi się. Obiecano mi, że do mnie odzwoni, wypytywano się po co, na co. Przeszłam wszystkie te szczeble, nikt do mnie nie odzwonił i nigdy się do pana prezydenta nie dostałam. Więc bądźcie państwo dla nas, jeśli chcecie następną kadencję być i rządzić. Dziękuję. Nie jestem w stanie wszystkich usatysfakcjonować, nie mówię panu o obiecywać wróżek z wróżek na dzierżbie. Powiedziałem panu, prosto w oczy panu się patrząc, że nie jestem w stanie zająć się wszystkimi sprawami, które do mnie docierają, które są do mnie kierowane. Macie państwo świetnych posłów, świetnych senatorów, należy korzystać z ich i uprzejmości, wiedzy i doświadczenia. I wiem, że to państwo czynicie, robicie. Nie każda, też powiedzmy sobie dużo państwa, że nie każda sytuacja jest to rozwiązaniem. Ja sobie zdaję z tego sprawę i wiem, i może to jest zła informacja, ale tak w życiu jest i zdajemy sobie doskonale z tego sprawę. Chciałbym wszystkich usatysfakcjonować, ale to jest niemożliwe. Ma pan tutaj posłów, którzy naprawdę mogą panu nie, do tej pory nie pomogą. Być może uda się pomóc. Tak jak mówię, naszym zadaniem jest przede wszystkim kształtowanie tak prawa, aby każdemu stworzyć takie warunki, aby mógł odwoływać się, i to jest nadzwyczajna okoliczność, ta zmiana w naszym prawie, tak bardzo atakowana przez opozycję, tak bardzo atakowana również przez niektóre instytucje międzynarodowe, nie jest oparta przede wszystkim na wiedzy. Bardzo, tak jak powiedziałem, jeżdżam za granicę i nigdy nie odmawiam wywiadów obcym telewizjom. Nie zabiegam, ale bardzo chętnie to robię. I odnoszę wrażenie, że w ogóle nie wiedzą, co się w Polsce dzieje. Nie mają żadnych informacji, a jeśli mają, to zaczynają tylko i wyłącznie od naszej opozycji totalnej. I dochodzę do wniosku, proszę państwa, takiego, że gdyby te zmiany, które my wprowadzamy w wymiarze sprawiedliwości,
były dokonywane przez lewicowy rząd czy liberalny rząd, to byłyby te zmiany bardzo krwawe na Zachodzie. A ponieważ robi to formacja polityczna, która nie wszystkim jest po drodze, dlatego są przeciwni, ale to również wynika z niedoinformowania. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana dotyczące obrony życia, ja też jestem wielkim zwolennikiem życia od poczęcia do śmierci i jako lekarz, choć wstępowałem do partii, to w tym okresie, kiedy moja partia mówiła o karze śmierci, ja byłem przeciwnikiem przywrócenia kary śmierci, bo byłem przy tak dużej ilości zgonów, że nigdy nie przyłożyłbym żadnej ręki do śmierci kogokolwiek w jakiejkolwiek sytuacji. I dotyczy to nie tylko osób w podeszłym wieku, nie tylko, tylko również i życia nienarodzonych. I jest ustawa. Zobaczymy, jak będzie. W Senacie na pewno jej nie ma. W Sejmie uchwali, mogę powiedzieć jako marszałek, że bardzo szybko Senat się nią zajmie. I tak ma niewiele czasu, bo miesiąc. Też musimy pamiętać, też Państwo weźcie to Państwo pod uwagę, a wybierzemy to pod uwagę, że rządy mijają, że formacje polityczne jedno rządzą, a później nie rządzą. I nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że w bardzo szybkim czasie dochodzi do rządu taka formacja polityczna, która natychmiast w przeciągu miesiąca zmienia przepisy i stanowi takie prawo umożliwiające zabijanie dzieci do 12, chociażby do 12 roku życia. Ja powiem Państwu tak, bardzo się tym tą sprawą interesuję. Sam bardzo szczegółowo zapoznawałem się i będę dalej zapoznawał się z wszystkimi przypadkami, a w ubiegłym roku było 1042 aborcje w Polsce. I przyczyny tych aborcji podawanych są tak niezrozumiałe i tak ogólne, że tak naprawdę niewiele można zrozumieć. Choć muszę Państwu powiedzieć, że ogólnie panująca opinia o tym, że dzieci z chorobą Downa, a jak wiecie Państwo, to są wspaniałe dzieci, dzieci, które żyją, które są przepełnione w swoim zachowaniu wielką miłością. Uważano, nie wiem, to, że to 80% tych właśnie aborcji to jest z powodu choroby Downa. Tak nie jest. Tak nie jest, jest dużo mniej, ale jednak jest. Nigdy nie chciałbym, żeby Polska stała się takim krajem jak kraje inne europejskie. Nie będę wymieniał krajów, które mówią, że nie ma choroby Downa, nie ma Downa, a więc nie mówią. A tak naprawdę to po prostu wszystkie kraje zostały aborcjonowane. Ja tego nie chcę i bardzo zabiegam o to, żeby tego nie było. I mam nadzieję, że będzie takie prawo, które nie spowoduje odbicia wahadła wyborczego i politycznego, a będzie ratowało jak najwięcej dzieci i dzieci nie będą zabijane. Pani mówi o tej dostępności do nas, o możliwości rozmowy, o tym, że pięknie mówimy, a staramy się mówić jak najlepiej, no, tak żebyśmy się mogli komunikować o najniższych emeryturach i rentach. No wiemy, no, są takie możliwości, jakie są. Możemy zmienić Polski natychmiast i nie możemy zrobić tego nawet w jednej kadencji.
bardzo chcemy realizować nasze plany, nasze programy. Bardzo chcemy. Ja jestem osobiście bardzo dumny z tego, że dokonujemy dobrych zmian w Polsce i bardzo dziękuję Państwu za to, że tak to określacie. I powiem Państwu to, o czym mówimy wielokrotnie, że nie zrobimy wszystkiego w jednej kadencji, że to jest za mało czasu, że jeszcze jest bardzo wiele, wiele spraw do zrobienia, że jest bardzo wiele spraw do i bardzo wiele rzeczy do zmiany. Zdajemy sobie sprawę z tego i wiemy doskonale, że nie zrobi się tego nawet w jednej, nawet w następnej kadencji, że to potrzeba dwóch, trzech kadencji. I wiemy również, że nasi oponenci, a też musimy słuchać i patrzeć, jakie oni mają plany, więc jeśli Pan z chęcią nadchodzi, mówi, że wszystko odwrócą to, o czym my mówimy, no to my wiemy, jakiej tragedii doznaliby ludzie, którzy korzystają z tych zmian, które wprowadzamy. Także tutaj dbałość również o to, z naszej strony, o to, abyśmy mogli w dalszym ciągu pracować dla Państwa, z Państwem, wspólnie pracować i cieszę się z tych Państwa wszystkich wypowiedzi, ja wszystkie notuję sobie, bo ja ten kalendarz będę się zabrał. To pani poseł. Tak? No to dziękuję za ten kalendarz. Proszę bardzo. Bardzo dobre serce. Antoni Aleszki, emeryt. Panie Marszałku, ten rok 2018 jest pięknym rokiem. Po raz pierwszy zaczęliśmy dekomunizację i pozbywanie się różnych obiektów w postaci pomników, obelisków, nazwy instytucji czy nazwy ulic miast. Ale jest coś strasznego, co pozostało. Wszyscy to obecni na tej sali jesteśmy okaleczeni historią Polski napisaną w Moskwie w 1944 i na magnetach przez Armię Czerwoną przyniesiony manifestem lipcowym włączone w programy. Jest taki paradoks, którym chciałem się podzielić. Od 6 lat moi wnukowie są w angielskiej szkole, ale mają jeden dzień języka ojczystego, czyli polskiego powiązanego z historią. I mój starszy już dziś skończył maturę, idzie na studia, mówi: dziadek, ja nareszcie nauczyłem się historii Polski. Absolutnie inną, którą mieliśmy, bo skończył dwie klasy gimnazjum, które teraz likwidują. I co ja chciałem powiedzieć? Jest to straszne, bo wszyscy, jak tu jesteśmy, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, jesteśmy strasznie okaleczeni. I teraz nie ma, potrzeba ogromnej prędkości światła, by wdrożyć prawdziwą historię, która myślę, że za profesora Kordyki i pełen otworzy. Ja poranek zaczynam od Twittera, zaczynam od Facebooka. Tragedią jest, nie mówię, że to są winni jacyś ci odmienni politycznie, tylko niewiedza historyczna, podstawa. I to są rzeczy okrutne. Zabierają ludzi, piszą głupoty, nie znający historii, co wynika z treści pewnej, które ja sięgam. I uczymy rzecz, panie marszałku, żeby jak najszybciej, nie mówię od tego września, ale absolutnie zmienić historię, bo to konstrukcję psychofizyczną, kręgosłup ideologiczny buduje się nawet w przedszkolu. Nawet w przedszkolu. I to jest taka moja, no wiem, że to jest strasznie trudne. Najtrudniejszy, można szybko zbudować zbór, ale stworzyć od początku człowieka, jego konstrukcję psychofizyczną, nazwijmy patriotyczną, to wymaga czasu. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, oświeca taki głos popłys. Pomysł, który się nazywa, to też wypowiedzi.
jestem wojewódzki radny powiatowy. Jakieś 3 lata temu złożyłem projekt uchwały UNRWTOTG, żeby wszystkim radnym powiatowym podniesieć dietę, bo bazę tej do wyznaczania diety po 20%. To oczywiście spotkało się to raczej nie z zadowoleniem, albo przestali zrealizowali się, tylko ktoś jeden poprawił, że ta osoba była przeciwna, żeby na mnie, że 50% co najmniej mieliśmy jako PiS, nasz klub. I w tym momencie po 3 latach z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że nie na świecie, obecnie, nie właśnie moi będący w klubie PiS-u, a właśnie dostaliśmy tą wiadomość z centrali, czyli szkoły politycznie, żeby właśnie po uchwale tych przeprowadzić. Nie jestem po prostu za tym, że po 3 latach no miałem satysfakcję, że ktoś mi się podobał mnie. I tak sobie później myślałem, że być może gdyby wtedy była jakaś dyskusja szersza, czy to na formie powiatu, czy między powiatami, czy może nawet w parlamencie, bo przecież to przedstawiciel mamy, to być może nie byłoby takich zareagowań jak ostatnio, na przykład z tymi narodami, tak dalej, przez inny sposób myślenia. To chciałem właśnie Państwu powiedzieć, że myślę, że wiele osób tą uchwałę, czy ten moim projekt popiera, że może gdyby właśnie wcześniej podobne rozprawy z w innym miejscu, i to było nieco dalej po prostu i bez takich zareagowań jakichś niebezpiecznych historii, jakie przeżywamy niedawno w tym projektu, po prostu tutaj totalnie. Dziękuję. Dzień dobry, Senerycka, Adamowska Halina. Pani Marszałku, z takim pytaniem. Co zrobić, żeby ta skarga nadzwyczajna, żeby ona dotarła tam, gdzie trzeba i żeby te sprawy, które no, były tam ileś kilkanaście lat temu, żeby to się zakończyło pozytywnie, bo ja jakoś w to nie mogę uwierzyć, bo naprawdę kilkanaście lat, 11 lat walczyliśmy z najróżniejszymi sądami. Bardzo dużo osób nam pomagało i ta pomoc nic nie pomogła nam, nie było żadnej pomocy. Doszło do zniszczenia naszej firmy rodzinnej, gdzie wielodzietna rodzina się utrzymywała, a obecnie po trupach naszej rodziny przejechali ci byli urzędnicy, budując drogę dla Euro 2012. No i po prostu wykończyli nas całkowicie. Ja już więcej nie będę mówiła, bo po prostu nie mam już na to siły. Już tyle razy to pisałam, już my pisaliśmy wszyscy. W tej chwili no, doszło do tego, że firma w ogóle jest zniszczona. 10 lat potem już była całkowicie tak coraz bardziej. Potem w ogóle syn czekał jeszcze na co, że coś się wymieniało. Zamknął obecnie firmę, zamknął ten zakład serwisowy i pojechał szukać pracy. No w Polsce szuka tej pracy. Coś tam pewno znalazł, jakieś tam pracę nie w swoim kierunku nawet. I co? I wszystko tutaj, warsztat jest zamknięty, niszczenie. Co z tym zrobić? Co mamy dalej robić? Jak z tą skargą? Czy to znowu będzie ileś tam lat? Ja po prostu ciężko mi jest w to uwierzyć. No, przyjechali po rodzinie w ten sposób, że może natychmiast po tej decyzji takiej ostatecznej, no to zostały zawiezione do szpitala i zna. To ja już się nie chcę tu żaleć, bo tu większość osób, które są za prezydium i jeszcze inni znają tą sprawę, bo już za bardzo dużo było mówione, a mnie jest naprawdę ciężko na ten temat mówić. Dziękuję bardzo. I proszę o odpowiedź, kiedy to mogę być. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, ta skarga nadzwyczajna jest niezwykle potrzebna. Tutaj to Państwo widzę Pani jest na Pani proszę Pani tutaj fakt o wizytorze. Proszę mnie o tak, żeby nie kierował się nie odpowiedział sprawy swojego zdrowia. Więc proszę Pani, to tylko należy współczuć Pani, bo rozumiem tutaj dramaturgię tego, co się wydarzyło. I jeszcze raz powiem, że niezwykle Pani współczuć, jeżeli to w wyniku tych
działań, to, że to do śmierci, do bankructwa firmy. I tutaj siedzący ze stołem parlamentarzyści znają pani sprawę i obiecują, że panią będą wspierać i pomogą pani, jak tylko będą mogli, aby skarga jak najszybciej dotarła, jak się powinna dotrzeć. Teraz pan, który jeszcze raz pani bardzo serdecznie dziękuję i współczuję i tutaj deklarują wszyscy posłowie i pan poseł, i pan senator, i pan poseł, że będą uparcia prawnego sprawę pani kierować. Poprzedni pan radny, który mówił o obniżeniu diety, no to się, tak jak mówiłem, rozsłuchujemy się głos Polaków i wiemy, że Polacy oczekują państwa skromnego, dobrze zarządzanego i tak będziemy robić, tak będziemy chcieli doprowadzić. I to, o czym mówił wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, to mówił to wszystko, tak można było odebrać, że to mówi do członków Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Musicie być czyści, musicie być uczciwi, do polityki nie idziecie po to, żeby robić pieniądze, tylko po to, żeby rozwiązywać sprawy Polaków. Ale tak naprawdę to mówił teraz wszystko, tak, żeby była ogólna świadomość tego, że nie można robić interesów polityce ani z polityki, że politykę należy traktować jako misję, jako dbałość o sprawy wszystkich i tak będziemy to robić. Jeśli się pojawią osoby, które mają inne zdanie, to będą musiały się z naszą partią pożegnać. Skromnie to nie znaczy dziadowskie, prawda? Też musimy o tym pamiętać i wiedzieć. Komitet polityczny podjął taką decyzję, bo mogę państwu powiedzieć, że jestem członkiem komitetu politycznego i głosowaliśmy za tym jednomyślnie. Potrzeba takiego też i oczyszczenia tej sytuacji, tych zegarków, tych wizyt gdzieś na cmentarzu, rozmów. Musimy po prostu wyeliminować to i nigdy do tego nie wracać. Pan mówi o historii, mówi pan o tym, że pana w Unii uczył się w szkole angielskiej, uczył się po polsku. Historii, bardzo się z tego cieszę, pewno tam jakaś cząstka jest również i dbałości Senatu. Muszę państwu powiedzieć, że te spotkania z Polonią są bardzo wzruszające, ale chyba takie dające najwięcej satysfakcji, takiej satysfakcji w perspektywie przyszłości, czy w ogóle perspektywie takiej na przyszłość, to są właśnie te dzieci, które tak, bardzo dbają o to, żeby jak najwięcej dzieci przyjeżdżało tutaj do Polski. I w ubiegłym roku odwiedziłem bardzo wiele kolonii organizowanych przez różne instytucje, ale z pieniędzy senackich i z pieniędzy naszych budżetowych, które się wydają, to są nasze pieniądze, są nasze budżetowe pieniądze, ale my je dystrybuujemy, my je przydzielamy. I wielka radość, jak przyjeżdżają chłopy, przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają młodzież. I mówię, że zakochuje się w Polsce, że Polska im się tak bardzo podoba i że wiążą swoją przyszłość również z Polską, że tak nie tylko powroty tych, którzy kiedyś wyjechali, ale również i dzieci, które też lokują swoją przyszłość w Polsce. To jest bardzo ważne, istotne i o to będziemy dbać. Zmieniamy szkołę. Proszę państwa, była taka debata wokół gimnazjów, ale w tej chwili już tak po tym momencie na gorący, ja muszę państwu powiedzieć, że właśnie ja nie spotykam się z osobami, które krytykują, bo jest to takie oczywiste rozwiązanie, które likwiduje gimnazja, wprowadza 8 lat
dziecko jest 8 lat w samym środowisku i później 4 w liceum. I to jest zupełnie, no, ja nie wyobrażam sobie tego przeskoku i takiej, rozmawiałem kilka dni temu z psychologami, z nauczycielami, z profesorami, którzy zajmują się sprawami edukacji i mówią, że to jest rozwiązanie, które środowisko naukowe, którego oczekiwało środowisko naukowe. Bardzo chciałbym, żeby to zmienić, bo jednak gimnazjum był taki, taka przestrzeń źle pojętej wolności dla dzieci i też poczucie takiej anonimowości. Więc były przeprowadzane również, jak się teraz dowiaduje, badania, że gimnazja, które były razem ze szkołą podstawową, zupełnie inaczej funkcjonowały niż gimnazja z liceami bądź osobno. To też świadczy o tym, że ten pośredni, zupełnie niepotrzebny w edukacji element zostaje wyeliminowany. Ja się z tego bardzo cieszę. Jest jeszcze sprawa delikatna, ale ważna. To są programy i programy są w miarę zmian systemowych, nowe programy nauczania wprowadzane i również dotyczy to historii. Jest jeszcze kształcenie nauczycieli i odpowiedzialność nauczycieli. I tak jak w każdym środowisku są nauczyciele super, świetni, fantastyczni i każdy z nas miał dobrego nauczyciela, no i każdy z nas miał jakiegoś nauczyciela, a to powiem bardzo delikatnie, którego źle wspomnę. No też tak było i też tak jest. I tutaj kształcenie nauczycieli, to też jest taki element, na który należy i nauczanie nauczycieli, i dokształcanie nauczycieli też jest niezwykle istotne i ważne. Ale na marginesie jeszcze tego, o czym Pan mówił, o nauczaniu tej historii, o tym, że my jesteśmy tak bardzo okaleczeni, że to się zmienia w tej chwili, że mówimy o rzeczach, które nam już teraz na szczęście wydają się oczywiste, że żołnierze wyklęci to nie byli bandyci, chociaż niektórzy jeszcze tak myślą, prawda? Że żołnierze wyklęci to bohaterowie, ale to była praca, która przynosi efekty. Prawda? Także cieszę się, że to okaleczenie pokrywa się już taką blizną, ale też musimy pamiętać, żeby to też nie doszło do niepotrzebnej zmiany, bo nasi oponenci polityczni mówią, że chcą zlikwidować IPR. No to Pan tutaj pięknie to opowiedział, jak wiele dobrych rzeczy, pożytecznych, tych wspaniałych rzeczy robi IPR, a ponieważ często się spotykamy i z prezesem, i z pracownikami IPR, wiem, jak to jest istotne i ważne dla nas, ale tak naprawdę, proszę Państwa, to dla naszych dzieci, dla naszych. Panie Marszałku, Jarosław Czerwiński z tej strony. Chciałem się zapytać o podatek handlowy, który Pan w tych propozycjach wczorajszych przedstawił. Podatek handlowy. I chciałem podziękować Panu Premierowi za tę inicjatywę, że wreszcie kupcy i usługodawcy w Polsce będą mogli mieć zasłużoną rację, nie konkurować z wielkimi sieciami. Poprzedni rząd, jak myślę, formował takie stwierdzenie, że jest globalizacja, że powinniśmy sobie nie zwracać uwagi na to, że ktoś inwestuje u nas. Myślę, że takim stwierdzeniem dobrym jest pokazanie, że za blisko. Można by stwierdzić, że dzieci mogą powiedzieć, jakie są niemieckie sieci zachodnie w Polsce. Jakbyśmy zapytali przeciętnego człowieka, Polaka, jakie są polskie duże marki czy sieci handlowe, które inwestują na zachodzie. Będzie proste. Mamy świadomość, że to drobni kupcy, usługodawcy. Od momentu, gdy ten materiał staje się towarem, to zaczyna być problem z VAT-em. I chciałem się zapytać też drugie pytanie. Drugie pytanie będzie dotyczyło, kiedy powstanie komisja śledcza dotycząca VAT-u. Myślę, że zaniedbano do tej pory, bo jest to łatwe do stwierdzenia. Kiedy towar, materiał staje się towarem, zostaje to jako usługodawca sprzedawany. Pan Morawiecki powiedział, że to może być nawet w tej formie dzisiaj 100 miliardów złotych. To są bardzo duże pieniądze. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że ci drobni przedsiębiorcy mogą też konkurować
jeżeli oni będą konkurować, sprzedając polskie towary. Pan Morawiecki użył się tego stwierdzenia, że można było 800 przeszło cystern rocznie przemycić z zachodu ze wschodu. Dzisiaj możemy określić, że to będzie 150. A ja mówię o uszczelnieniu granic w formie braku konkurencji lewego towaru, który jest sprowadzany do Polski. Mówiłem kiedyś o Wólce Kosowskiej, bardzo cieszę się, że jest to sprawdzana inwestycja i że wreszcie rząd tutaj uruchomi te procedury, które mogą stwierdzić, że Polak, który tutaj zacznie produkować, bo to zniechęca takich ludzi, którzy zaczynają myśleć o tym, o nowej inicjatywie, które zaczną myśleć o produkowaniu czegoś. Jak on ma myśleć o produkowaniu czegoś, jak coś jest sprowadzone z zagranicy? Dzisiaj wiem, że na przykład do środkowej Polski przyjeżdża transport mleka i to musi bardziej mleko opłacać, czyli z Niemiec. Ja handlowałem na rynku przez ileś lat. Mówię o tym tak już teraz z serca, panie marszałku, dlatego że myślałem, że tego nie będę mówił. Obliczyłem sobie średnio, że przez 30 lat prowadzenia działalności jest to forma dzierżawy. Chciałem powiedzieć, jakimi obciążeniami jesteśmy podatkami. Dzierżawa, opłata dzienna, rezerwacja. I tak myślę, że to funkcjonuje w całej Polsce. I ja przez 30 lat, myślę, że zapłaciłem, to myślę, żeby to zależy od wielkości powierzchni zajmowanej przez ludzi, od 250 do 300 tysięcy złotych. Dzisiaj wiem, że na przykład jeżeli ktoś inwestuje, kupuje ziemię w Tomaszowie i prowadzi działalność, no to teraz zapłaci sieci. Zainwestuje raz, kupi tą ziemię i później nie będzie płacił tej dzierżawy. Najlepsze rozwiązanie dla gmin, dla społeczności, dla samorządów jest dzierżawa, nie sprzedawana ziemi. Bo ja podałem przykład, przez tyle lat ja zapłaciłem 250 tysięcy do miasta. Tylko podatku od nieruchomości. Dzisiaj w Tomaszowie wielkopowierzchniowe sklepy płacą 708 tysięcy podatku od nieruchomości. 708 tysięcy. Natomiast pozostały podatek od nieruchomości jest to kwota zabierająca się w przybliżeniu do 7 milionów. Usługodawcy i ci, którzy prowadzą małe przedsiębiorstwa. I kto jest obciążony w mieście tymi naprawami ulic, remontami chodników, skoro poza tą formą podatku te sklepy wielkopowierzchniowe czy markety, galerie nie płacą tutaj w Tomaszowie dodatkowych podatków. Nie ma tej mowy o CIT-cie, nie ma tej mowy o VAT-cie. Te firmy nie są zarejestrowane w Tomaszowie. Tak się dzieje przecież w całej Polsce. To jest bardzo duży procent naszej gospodarki. Nie powinniśmy o tym zapominać. Próbowaliśmy też jakby pomyśleć o tym, co można zrobić w skali globalnej dla kraju, żeby targowiska były konkurencyjne w stosunku do galerii handlowych czy marketów. Był taki program w tamtym roku, dowiedzieliśmy się, był taki program, który mówił o tym, że można dofinansować targowiska miejskie z Funduszu Obszarów Wiejskich. Ale to był program zawierający w 60% pieniądze unijne. 30% były kwalifikowane własne środki. Ale chciałbym, aby tutaj rząd pomógł w tej kwestii, żeby można było zainwestować w targowiska. Pytanie, kiedy pójdzie siedzieć pani Bronkiewicz? Kiedy ją zobaczymy za karami? Kiedy pani zabierze? Bo my jako obywatele, to nie chodzi. Jak ktoś ukradnie wafelę, to się pójdzie to jako podejrzany. Panie marszałku, pani poseł, panu profesorze, pani marszałek. Również pełnię też o biurze poselskim, które mieści się w Tomaszowie Morawieckim. Mam tam kilka spostrzeżeń, ale poczekamy po spotkaniu, bo jest sporo. Natomiast chciałbym tylko dopytać, bo pani mnie prosiła, żeby jeszcze raz skierować to pytanie, ale myślę, że do pana senatora Rafała Mrozika. Kiedy konkretnie i gdzie będzie można składać tą skargę nadzwyczajną? Natomiast ja mam takie pytanie,
które chciałbym zapytać, ponieważ tutaj jak pochwalę spojrzałem na początku, to większość są to słuchacze Radia Maryja. Chciałbym się dowiedzieć, czy w tych pracach nad ustawą medialną można wyprowadzić zapis, że stacje komercyjne starają się o swoje miejsce, o swoją komisję, żeby miały obowiązek przekazywania wszystkich stacji, które mieszczą się na multiplexie cyfrowym, ponieważ niektóre stacje, a zwłaszcza jedna telewizja, jest po prostu traktowana po macoszemu i w tych dekoderach jednak tej stacji nie ma, a inne są. I myślę, że nawet ci młodzi ludzie, którzy pokupowali te dekodery swego czasu, nie mają nawet okazji przypadkowo przełączyć się na tą telewizję, zobaczyć, co tam dobrego się dzieje, a dzieje się dużo dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Będziemy już kończyć. Ja dziękuję za te trzy ostatnie pytania, odpowiedzi. Bardzo szerokie, one obejmowały wiele problemów, wiele spraw. Trudno będzie mi się do wszystkiego odnieść, bo trzeba byłoby usiąść i osobno porozmawiać i omówić każdą kolejną sprawę. Ja również cieszę się, że doszło do porozumienia, bo przecież podatek od sklepów wielkopowierzchniowych zapowiadaliśmy w trakcie kampanii wyborczej i tą uchwałę, tą ustawę przygotowaliśmy. To nie było zgody Komisji Europejskiej i te rozmowy, które były prowadzone, zbliżają się do końca i taką ustawę podejmiemy i będziemy żyli w innej rzeczywistości. I to nie będzie dotyczyło, jak pan Morawiecki zapowiedział, nie będzie to dotyczyło tylko sklepów wielkopowierzchniowych, ale będzie dotyczyło to również biurowców, także tej powierzchni firmy, które funkcjonują i które faktycznie nie płaciły podatków. O tym wiedzieliśmy, mówiono nam również na takich spotkaniach, więc to tylko kolejny dowód na to, że z takich spotkań czerpiemy wiedzę i dowiadujemy się od Państwa. Widzimy, proszę Państwa, jak Państwo powtarzacie w kolejnych pytaniach o skardze nadzwyczajnej. Rozumiem, że Państwo akceptujecie te zmiany, popieracie te zmiany i my wiemy, proszę Państwa, bo taki zarzut w stosunku do naszych poprzedników, że działają pod wpływem słupków, ale my też, proszę Państwa, patrzymy na opinię społeczną, na wyniki badań, bardzo wnikliwie to analizujemy i wiemy, że jeśli chodzi o poparcie społeczne w zakresie reformowania wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, mamy poparcie ponad 80% obywateli. I to nas tylko wzmacnia w determinacji, żeby te zmiany wprowadzać, żeby te zmiany kontynuować. I dalej, proszę Państwa, jak ten szachista, który planuje następne ruchy, no musimy wygrać wybory, no następne wybory do parlamentu, bo jeżeli nie wygramy, no to te zmiany zostaną wycofane, zostaną zmienione. I nie tylko IPE, nie tylko CBA, ale również i zmiany w sądownictwie, a to będzie bardzo złe dla Polek i Polaków. Pan się pyta, kiedy komisja do spraw VAT, pani poseł odpowiada, choć wiemy o tym, że już jest złożony projekt. Na przyszłym, na najbliższym posiedzeniu zostanie ta komisja powołana, ta komisja będzie miała bardzo dużo do zrobienia. Proszę Państwa, ja odniosę się do tych wszystkich Państwa, Pana szczególnie tutaj długiej bardzo wypowiedzi mówiącej o wielu problemach i o wielu problemach, które wynikają z przepisów ogólnych, ale mają odzwierciedlenie tu, na miejscu, w Tomaszowie Mazowieckim. No bo o tym myślimy, po to jeździmy, po to tu przyjeżdżamy, żeby słyszeć od Państwa te opinie i słyszeć również opinie, jeszcze będę rozmawiał z Panem Prezydentem, dotyczących spływu z podatków od sklepów wielkopowierzchniowych i od innych podmiotów gospodarczych. No to świadczy o tym, że no, zmiany są konieczne, potrzebne, oczekiwane i cieszę się niezwykle i bardzo dziękuję Panu, że Pan zwrócił uwagę na ten fragment wypowiedzi Pana premiera Mateusza Morawieckiego w dniu wczorajszym dotyczący
tej ważnej, istotnej sprawy, która nie jest w głównym programie, ale bardzo ważna, bo o niej przecież mówiliśmy wcześniej. Step by step, krok po kroku. Będziemy zmieniali Polskę, zmieniamy Polskę, krok po kroku. Robimy to wytrwale, robimy to z dużą determinacją. Wsłuchujemy się w Państwa głos. Będziemy to robić. To jest ostatnie spotkanie, te spotkania, które mają wielką wartość i wielką wagę, indywidualne z posłami, senatorami, są na co dzień. Państwo macie dostęp, spotykajcie się, opowiadajcie, mówcie, czego oczekujecie. My rozmawiamy z posłami i później to wszystko z senatorami i później to wszystko układamy w ustawy i prawo. I my musimy myśleć o tym, co zrobić na początku, co zrobić później. Mówi pani Hanna Gruntiewicz-Hartz do więzienia. No, każdy z nas jest równy wobec prawa. I my też musimy stosować prawo. I to prawo będzie stosowane i pan minister Ziobro gratuluje Państwu, że jest gwarancją tego, że to prawo będzie przestrzegane w każdą stronę. Nie w jedną, nie w drugą, tylko w każdą. A tak jak będzie gwarancja, zapewniam, że tak będzie. Radio Maria Telewizja 2. Przypomnę Państwu i podziękuję tym z Państwa, którzy włączali się w tą akcję wspierającą telewizję TVA. To było tak istotne i tak ważne. Zapominamy już o tym, ale to też wtedy spotykaliśmy się na marszach, spotykaliśmy się w Warszawie, na wielkiej manifestacji poparcia dla telewizji TVA. Jakie to było nieuczciwe, jakie to było niesolidne. To było traktowanie wybiórcze, to nie było traktowanie jednakowe i sprawiedliwe. To była jawna niesprawiedliwość, proszę Państwa. I dzięki Państwa działaniu, naszemu działaniu, osiągnęliśmy sukces. Telewizja TVA funkcjonuje, jest dostępna, przynosi prawdziwą informację, rzetelną informację. Bardzo lubię tam jeździć, lubię udzielać wywiadów, jest tam spokój, jest tam możliwość na swobodną wypowiedź, jest bardzo dużo telefonów, bardzo dużo pytań od radiosłuchaczy, od telewizorów. Ja je sama to wszystko bardzo dziękuję. Jadę do telewizji TVN niebawem, pod koniec kwietnia będę i w telewizji, i w radiu, ale też będę w szkole u dyrektora Rydzyka. Będziemy spotykać się tam i ze studentami, i z przedstawicielami Polonii. Proszę Państwa, ja przyjeżdżając tutaj do Tomaszów Mazowiecki, znałem, widzę, że Tomaszów Mazowiecki się zmienia się Polska, bardzo się z tego cieszę. Bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście, że przyszliście i że wysłuchujecie się i mówicie, za to, że jesteście zainteresowani, że zależy nam na Polsce, że zależy Państwu na rozwoju Polski, że zależy Państwu na rozwiązywaniu tych problemów. Dziękuję za Państwa wszystkie wypowiedzi. Nie mówiliśmy o smogu, nie mówiliśmy o służbie zdrowia, nie mówiliśmy o wielu rzeczach ważnych, istotnych. No przecież Tomaszów Mazowiecki jest jednym z tych miast, pan prezydent był, za co bardzo dziękuję panu prezydentowi na spotkaniu w Senacie, na konferencji, którą organizowałem razem z panem ministrem Woźlem dotyczącą smogu. On jak się dowiedział, że jadę do Tomaszowa, to zadzwonił do mnie i rozmawialiśmy na temat smogu, na temat możliwości pozyskiwania pieniędzy. Nawet prosił przekazać informację, że bardzo chętnie spotka się z panem prezydentem i powie, jakie było tak już szczegółowo, jakie są możliwości, jakie są drogi. Będzie Tomaszów Mazowiecki traktowany tu w tym zakresie bardzo priorytetowo, bo odpowiada to, źle, że odpowiada, prawda? Takie są dane, niestety, ale odpowiada wielkością i tym stopniem zanieczyszczenia, dlatego że tutaj te pierwsze zielonki mogą być kierowane do tych dwóch miast, właśnie w takim stanie jak Tomasz. Proszę Państwa, ja bardzo Państwu dziękuję za obecność, za wsparcie, za wszystkie Państwa uwagi, za wszystkie Państwa
wypowiedzi. Dziękuję za to, że Państwo się interesujecie Polską, interesujecie się Państwo, dbajcie o Polskę, dbajcie o to Waszą Polskę. Dbajcie Państwo, żeby wywieszać jak mniej więcej biało-czerwony flag, tak żeby 11 listopada Polska była biało-czerwona. Dziękuję.